No i się udało. Wojciech Cejrowski, Arizona, dzień dobry. Tak, dzień dobry, już jestem wnerwiony, bo nam zeżarło 7 minut audycji. Proszę pana, słyszałem od 10 minut radio, wszystko słyszałem. Ale my nie słyszeliśmy. I ode mnie mikrofon wychodził i krzyczałem do was tam. A my po prostu słuchawki na uszach i nic nie słyszeliśmy, ale szczęśliwie, proszę pana, to szczęśliwie wosk się udało. Z uszu, wosk z uszu za pomocą prostego sposobu, nie trzeba iść do laryngologa, tylko wlewa się wodę utlenioną do ucha. Ale ja coś zobaczyłem, jakąś regułę, bo 2 tygodnie temu też byłeś bardzo zdenerwowany na początku audycji. Ten powód zdenerwowania był zupełnie inny, ale to musisz po prostu zażywać jakichś ziołowych środków, które pozwolą ci nie być zdenerwowanym w takich okolicznościach. Ale chcesz, żeby w twoim radiu występował drugi Skowroński, który jest z natury lekko uspokojony? To co to będzie za audycja? Ja też się potrafię denerwować, proszę pana. Nie, to wszystko u ciebie jest sztuczne. Ciebie nie sposób zdenerwować. Można cię wnerwić, ale i tak reakcja jest spokojna. Proszę pana, już słyszałem właśnie, kiedy siedziałem i słuchałem, że studio wyborcze o północy się zada. To wtedy w Ameryce będzie, w Nowym Jorku jest -5 w stosunku do Polski. To jak o północy zacznie ta, to będzie w Ameryce będzie -5. Będzie. No dobra, no. W tych wyborach to może się albo bardzo szybko skończyć, albo bardzo długo ciągnąć. Bo jeżeli pomimo całej masy oszustw wyborczych, które się już dzieją, bo 77 milionów ludzi już głosowało. W związku z tym wiemy, mamy raporty, cała masa przeróżnych oszustw wyborczych, wypadków przy pracy. Zawsze one są na korzyść Kamali. Gdyby te wszystkie awarie i zdarzenia, o których za chwilę mogę opowiedzieć, były rzeczywiście czystym przypadkiem, a nie robione przez stronę zbudowaną przez kłamców i oszustów, czyli ci komuniści amerykańscy, bo to już demokraci, trudno mówić na nich. Gdyby to były rzeczywiście przypadki nieudolności, różne i zwyczajne awarie, no to raz byłoby na Trumpa, drugi raz na Kamale. A nie mamy żadnych raportów na temat tego, że zwolennicy Kamali spotkali się z tym, że nie można zaznaczyć jej nazwiska, bo jak się zaznaczy jej nazwisko, to wyskakuje Trump uporczywie. To nie mamy żadnych takich przypadków w sieci, niech państwo szukają, gdzie państwo chcą. Natomiast wszystkie inne oszustwa, których tu mam całe, mam sterty papieru już wydrukowane, które się dzieją od tygodni, to zawsze są na niekorzyść Trumpa. No to wskazuje na to metodą logicznego dochodzenia do wniosku, że ktoś to tak ustawił. Bo niemożliwe jest, żeby w przyrodzie, w normalnym bałaganie, żeby przegrywał cały czas tylko jeden. W normalnym bałaganie to wszyscy równo przegrywają. To tyle wstępem. I sięgamy po notatki. Jakie fałszerstwa wyborcze do tej pory, jakie błędy wyborcze, albo jakie przypadki towarzyszą wyborom amerykańskim? No proszę, to jest cała lista, gruba kartka i nie wszystko wydrukowałem, nie wszystkie kartki, bo szkoda mi było kartek. Już to się zacznie państwu nudzić za chwilę. Stan po stanie jadę. Zacznijmy od tego, że amerykańska lewica, ci marksiści, którzy nazywają się demokratami, to nie jest ta sama partia demokratyczna, mimo że mają ciągłość, którą znamy z czasów chociażby Kennedy'ego. Tylko ona się tak zradykalizowała, powchodziły tam takie osoby tam od tego Zielonego Ładu amerykańskiego, przeróżni ekstremiści powchodzili, że to jest partia marksistowska, a nawet komunistyczna. Różne rzeczy chcą ludziom robić. W Ameryce czekaliśmy na surprise, October Surprise. Zawsze w październiku jest jakaś niespodzianka, bo na początku listopada są wybory i każda ze stron szykuje jakąś niespodziankę tej drugiej, czyli wyciąga Kamali Harris na przykład jakąś kochankę, albo że ona zabiła kozę, zagryzła ją zębami. No coś, czeka się na coś. Co się zdarzy w październiku tuż przed wyborami? I nie można już potem tego odkręcić, tylko to ma wpływ na wybory. W tym cyklu wyborczym, ponieważ głosowanie odbywa się od kilku miesięcy w różnych miejscach i 77 milionów ludzi już zagłosowało, to żadna niespodzianka wypuszczona na przeciwnika, żadna mocna karta wypuszczona przeciw tej drugiej stronie teraz już nie ma znaczenia, bo za późno. Jeżeli 77 milionów ludzi już głosowało, te głosy gdzieś leżą w skrzynkach, to już żadna surpryza tego nie odkręci.
Ale pojawiła się jedna, która może przekręcić stan Nowy Jork i demokraci nie będą głosowali na Kamarę Harris. Otóż wiewiórka się pojawiła. Nie wiem, czy to do polskich mediów dotarło. Otóż jest jakiś taki kanał na TikToku, 100 milionów wyświetleń od 7 lat. Facet ze swoją żoną czy konkubiną uratowali maleńką wiewiórkę. Wszystko w stanie Nowy Jork się dzieje, czyli bardzo lewacki stan. No może Kalifornia z nim konkurować. Komuniści tam mieszkają, jeśli chodzi o poglądy. Głosują wyłącznie na demokratów zawsze. I teraz ten gość podniósł wiewiórkę, która, nie wiem, wypadła z gniazda, jej mamusia zdechła czy coś. W początku nie pamiętam, bo mnie nie obchodzą wiewiórki. To są szkodniki, które mi rynny gryzą, więc ja do wiewiórek walę z fuzji. Do wolnych wiewiórek. I ten odchował tę wiewiórkę i trzymał ją 7 lat w domu i filmy puszczał. 100 milionów ludzi oglądało te filmy. No, wiewiórka udomowiona, wyhodowana w domu. I nagle państwo, Nowy Jork, postanawia mu tę wiewiórkę zabrać i zastrzelić, czy tam uśpić, wszystko jedno, zabić mu zwierzątko domowe, bo są jakieś przepisy drewniane, które nie przewidziały takiej sytuacji. Ogólnie wiewiórki w Polsce też proszę uważać. Idą państwo do jakiegoś parku i tam orzeszki proponują im Basia. Basie nie chorują, ale roznoszą wściekliznę. I po Basie się nie zobaczy, że ona ma wściekliznę, ale jak dziabnie w paluszek, nie prowadź, no to potem... Nie prowadź czarnego PR-u wiewiórek. Codziennie je spotykam w parkach i nikogo nie zaraziły wścieklizną. Są bardzo przyjemne, skoczne. No to idź do Sanepidu i się dowiedz. Albo do dyrektora ZOO w Warszawie, pan Kruszewski czy Kruszewicz, bardzo fajny gość. Zaczynałem z nim pracę w Radiu Kolor Pospołu. Wtedy opowiadał o ptaszkach, teraz o wszystkich zwierzątkach, go widuję czasami w sieci. I on ci opowie, jak to wiewiórki roznoszą wściekliznę. No, wścieklizna istnieje w przyrodzie, na wiewiórkę trzeba uważać. No i teraz w związku z tą wścieklizną, to nie są moje dane, tylko to są dane sanepidu amerykańskiego. Przyszli do tego gościa do domu uzbrojeni, kilkunastu uzbrojonych policjantów, tak jak on by był międzynarodowym terrorystą. Robili przeszukanie domu, żeby złapać tę wiewiórkę. Jeszcze on rakuna jednego miał, tam szopa pracza chyba po polsku. Przeszukiwali mu dom w poszukiwaniu tej wiewiórki, która jest w sieci. Wiadomo, że nie ma żadnej wścieklizny, bo się tylko z tym człowiekiem kontaktuje. Nie wychodzi na zewnątrz się pospolitować z innymi wiewiórkami, bo ona jest udomowiona, je ciasteczka, wchodzi do kuchni, tam do różnych garków, do lodówki. No i facet ogólnie prowadzi ochronkę dla zwierząt. I ma tych zwierząt, zbiera pieniądze za pomocą tych filmów na ochronę różnych zwierząt, które tam noga się złamała bocianowi. No mamy takie w Polsce też takie ochronki dla zwierząt. On się tym zajmował. I ta wiewiórka bardzo sławna na cały świat spowodowała, że jakiś urząd się zorientował. Przecież ta wiewiórka ma nieodpowiednie warunki do życia. To trzeba wysłać. No ale to jednego urzędnika z kartką papieru można było wysłać. A oni wysłali uzbrojonych po zęby, SWAT wysłali, czyli taką grupę uderzeniową, która do gangsterów wbija się do domu, kopie w drzwi, przez wszystkie okna wpadają naraz, żeby im nie uciekł. I 5 godzin łapali tę wiewiórkę po to, żeby ją zabić ostatecznie. Bo nieodpowiednie warunki mieszkania dla tej wiewiórki, którą podziwiało 100 milionów ludzi. Urząd uznał, że to jest nieodpowiednie, że ona w domu mieszka, a nie na świeżym powietrzu. Gdyby ją wypuścić na świeże powietrze, to by zdechła. No to urząd zdecydował, to trzeba ją zabić, bo będzie jej lepiej, jako uśmiercone zwierzątko domowe będzie miało lepiej, niż zwierzątko domowe w nieodpowiednim dla siebie domu, bo ten dom to nie jest dziupla dla wiewiórek. I to zdarzenie w stanie Nowy Jork, to, że państwo może do ciebie przyjść i zabić ci twoją wiewiórkę, trzyma cię w ogrodzie przez 5 godzin, ci ludzie nie mogli do kibla iść bez asysty. Pierwszy raz się z czymś takim spotykają, nigdy nie byli karani. Nie mogą iść do toalety, tylko i z policjantem idą do toalety, bo co oni tam, połkną jakieś papiery dotyczące tej wiewiórki? No procedura, bezmyślna przemoc władzy. Jak już słod wpada do kogoś, no to procedury są takie, że nie może iść do kibla. Ale w tym przypadku sam nie może iść, tylko musi tam ktoś stać nad nim i patrzeć, jak ty robisz kupę. No takie są procedury dla gangsterów wymyślone, ale ci ludzie wiewiórkę mieli tylko. Nikt ich wcześniej nie ostrzegał. Przyjdziemy do państwa. Pracza. I szopa, tak. I szopa pracza. No i teraz to wnerwiło. Nie tam, że libertarianie, tacy jak ja, którzy nie lubią ogólnie, jak państwo rękami sięga do czegokolwiek, co jest moje. Tylko
To wnerwiło demokratów w Nowym Jorku. Tych, którzy nie mają dzieci, tylko mają zwierzątka. To wnerwiło maksymalnie masę ludzi, o których byś się nie spodziewał, że oni w tych wyborach mogą w ogóle uczestniczyć, rozważać w odległym paradygmacie Trumpa. Tak się wnerwili na władzę, że cała masa memów jest. Są oczywiście wiewiórki z fryzurką Trumpa teraz, tak jak kiedy Haitańczycy zabijali i zjadali koty domowe, to się pojawiły memy takie, że Trump trzyma całe naręcza kotów i obroni wasze koty, bo wydali tych Haitańczyków z powrotem na Haiti. To teraz się pojawiają memy takie, że Trump nie przytula flagi, co też robił, to na żywo przytulał flagę na wielu wiecach, tylko przytula te biedne wiewiórki wszystkie, które państwo chce ci zabrać wiewiórkę. Co to jest za państwo? Co to za komunistyczna, obrzydliwa dyktatura? No to jest ta siurpryza w ostatniej chwili. Bo teraz może podniosą tyłki ci zwolennicy zwierzątek, którzy nie mają żadnego życia własnego, tylko mają tego jednego kota swojego. Nagle oni sobie uświadomili, że jak źle zagłosujesz, to państwo może ci przysłać kilkunastu policjantów, żeby ci zabrać twoje zwierzątko domowe, bo chomik ma złą klatkę? To ja takiego państwa chyba nie chcę i muszę zagłosować w wyborach. Dodajmy, że to się dzieje w stanie Nowy Jork, gdzie wszystkie urzędy są kontrolowane przez demokratów, czyli przez tych komunistów amerykańskich. Wszystkie decyzje w sprawie wiewiórki podjęli demokraci. I ci goście, którzy teraz mają swoje zwierzątka i się boją, to do mnie też mogą przyjść, to oni zawsze głosowali na demokratów i im się wydawało, że demokratów popierają. A teraz już przestali popierać demokratów z powodu wiewiórki. Ale to taka siurpryza. Te informacja o wiewiórce oczywiście obiegła cały świat i dotarła też do polskich mediów, ale powiedz mi, czy pani Harris albo pan Trump wypowiadali się na temat wiewiórki, czy zostawili wiewiórkę? Nie, no Trump to zawsze się wypowiada na temat wiewiórek. On do Nowego Jorku jeździł, pomimo że nie ma szans podobno w Nowym Jorku żadnych. To przecież opowiadałem w zeszłym tygodniu, że w Madison Square Garden zrobił ogromną imprezę. Nie boi. On jest Nowojorczykiem. W związku z tym do Nowego Jorku po prostu przyjeżdża do domu i nie boi się tam wieców wyborczych organizować. Dzisiaj trzy chyba wiece. Tutaj nie ma ciszy wyborczej, gdyż konstytucyjnie i na logikę uznana była za ograniczanie dostępu do informacji, które są niezbędne nawet w ostatniej chwili przed dokonaniem wyboru. Ja chcę wiedzieć. Jak do samego końca chcę wszystko wiedzieć, jak jeszcze stoję przy maszynie do głosowania, to chcę mieć słuchawkę w uchu i słuchać, co tam się w radiu dzieje. Bo to im więcej mam informacji, tym dla mnie lepiej. Tak, Konstytucja amerykańska, pierwsza poprawka o wolności słowa, dostępie do informacji wszelkiej i cała masa przepisów, które za nimi idą, że możesz od władzy wymagać odtajnienia tajnych dokumentów jako obywatel, bo to są twoje dokumenty, a nie ich. Więc z tego wynika brak ciszy wyborczej. No to dzisiaj Trump kolejne trzy wiece. Wykorzystał to tak samo, jak wykorzystał McDonalda. To mam cztery zdjęcia przed sobą. Próbowali, ponieważ te 77 milionów ludzi już głosowało. Trumpa wcześniej próbowano utrącić. Te siurpryzy się nie odbywały tylko i wyłącznie w październiku, ale we wcześniejszych miesiącach różne siurpryzy. Przypomnę państwu. Cała masa procesów sądowych. Żeby został kryminalistą, bo wtedy w niektórych stanach chyba nie może kandydować, jeszcze tego nie wiemy, ale utrudnimy mu życie. Albo w innych stanach zdejmiemy go z list wyborczych. To się też odbywało. Tylko z tego powodu, że był oskarżony, a jeszcze nie skazany, to go usuwano z list wyborczych. To państwo może pamiętają, bo to już zaczęło się rok temu dziać, usuwanie Trumpa. Procesy wszystkie w tajemniczy sposób ustały w pewnym momencie. Nic nie słyszymy teraz o żadnych procesach. Komuniści amerykańscy zwani Partią Demokratyczną uznali, że tą ścieżką to nikąd już nie dojdziemy, tam w razie czego będziemy później go skazywać. Wszystkie były dęte, więc jeżeli pójdą przez kolejne stopnie sądowe aż do Sądu Najwyższego, to zostaną utrącone z różnych powodów, no to wycofali się z tej ścieżki, bo ona im nic nie dała. Usuwanie Trumpa z kart wyborczych też w którymś momencie ustało, no bo nastąpiły wyroki sądowe, że tego robić nie wolno. Amerykanie Trumpa kochają. Nawet ci, którzy go nienawidzą, to go kochają za to, że on jest taki wytrwały i nie odpuszcza. To się w Ameryce lubi.
To się bierze częściowo ze sportu, a częściowo z tych wszystkich wojen, które Ameryka toczyła. Jest podziw dla żołnierzy, którzy sam w Afganistanie pod jednym kamieniem leży i próbuje wyciągnąć tego kolegę, któremu obie nogi urwało i nie odpuszcza i potem zostaje bohaterem i to się w Ameryce powiela, w filmach się pojawia. Filmy Top Gun mieliśmy, które umacniają takie przekonanie w Amerykanach, że masz nie odpuszczać do końca, choćbyś miał już wszystkie kończyny urwane, masz dalej gryźć. I Trump był w tej kampanii uosobieniem nawet dla tych demokratów, ale oni pod spodem są też Amerykanami. Był uosobieniem tych wszystkich postaci filmowych, które tu mu odrąbali, on ciągle jeszcze gryzie i nie ustaje. Więc było to zdjęcie z aresztowania. Przecież pamiętajmy, Trump został aresztowany i miał zdjęcie jak kryminalista w trakcie kampanii wyborczej. Potem postrzał w ucho i ten człowiek wstaje i fight, tutaj mam zdjęcie za plecami pokazujące tę ikoniczną scenę. Potem Kamala kłamie o tym, że pracowała w McDonaldzie. No to kampania Trumpa i ludzie prywatni też przeszukują wszystkie rejestry McDonalda, wszystkie rejestry podatkowe, jakie ta kampania musi, ta firma musi mieć u siebie albo gdzieś są ujawnione. Wszystkie KRS-y przeszukali. Nigdzie nie ma śladu tego, że Kamala pracowała chociażby sekundę w McDonaldzie. No to Trump poszedł najpierw smażyć frytki do McDonalda i mamy urocze zdjęcie, jak on frytki ludziom przez okno wydaje. To się Amerykanom strasznie podoba, że próbują cię skopać, a ty z uśmiechem na twarzy przyjmujesz te kopy. Ostatnia rzecz, którą Biden zrobił, nazywając wyborców Trumpa śmieciami. Wprost powiedział o nich, że to są śmiecie. I Trump w pół godziny ma zorganizowaną śmieciarkę i robi konferencję prasową z szoferki śmieciarki. Mówiąc ludziom, nie, drodzy moi wyborcy, jesteście tak samo ważni dla Ameryki, jak każdy inny w tym kraju. Nie jesteście śmieciami. I w tej pomarańczowej kamizelce śmieciarza potem prowadzi wiec wyborczy. Próbują go utopić na różne sposoby. Zobrzydzić go próbują. Nazywając na przykład śmieciem, tam gorsze słowa wcześniej były, że Hitler i takie inne. I to w ogóle nie działa. Im bardziej on jest opluskwiany, tym bardziej Amerykanie mu dopingują. Nawet ci, którzy twierdzą, że będą głosowali na Kamale Harris, to dopingują temu zjawisku wokół Trumpa, które się odbywa. No, ale 77%. 77 milionów już oddało swoje głosy w ramach pewnego systemu dużego oszustwa, które mamy. To mogę teraz jechać po oszustwie, to są kłamcy, demokraci. I teraz jedziemy. Zacznijmy od czołowej postaci Partii Demokratycznej. Tym razem to nie będzie Obama, który też kłamał notorycznie, ale uroczo. On był doskonałym mówcą i wszyscy go lubili. Przeciwnicy też lubili Obamę, nie lubili jego polityki, nie lubili jego tam sposobu bycia, różnych rzeczy, ale dał się lubić. Natomiast w Partii Demokratycznej jest jeszcze druga głowa, bo to jest hydra, która ma wiele głów, Hillary Clinton. I ona z kolei była zawsze nielubiana, nawet przez jej najbliższych współpracowników i zwolenników. Obrzydliwe babsko. Mówili o niej, jej współpracownicy, że Secret Service traktuje obrzydliwie, z wyższością, z pychą, krzyczy na tych ludzi. No nikt nie lubi Kamali Harris. No, nie zna się nikogo, kto ją lubi. Nikt z tych, którzy ją popierali publicznie, nigdy nie użył słowa lubię tę panią. A wobec Trumpa stale mówią, jego przeciwnicy polityczni mówią, no lubię go, no nie głosowałbym na niego, ale lubię go, pracowałem z nim, super facet, bardzo miły w obejściu, w życiu prywatnym, pomocny, dowcipny, lubię go, no co mam zrobić z tym. Hillary Clinton nikt nie lubi. I teraz jej tweet jeden pokazuje, czym jest Partia Demokratyczna, że to jest mechanizm kłamstwa. Jak oni kłamią? Kamala Harris kłamała na różne sposoby, na przykład w sprawie tego McDonalda, że pracowałam w McDonaldzie. Nieprawda. Nie pracowała. I potem nie posprzątała tego, mówiąc, ach, tam rozpędziłam się, to nie był McDonald's, gdzieś tam pracowałam, no tak powiedziała, w McDonaldzie symbolicznie. Już byłoby ładnie posprzątane, wytarte szmatą. Ale ona uważa, że my jesteśmy szmaty i można nam w twarz nakłamać, a my grzecznie to będziemy przyjmować i do niej się nic nie przyklei. Tak samo kłamie Hillary Clinton, która powiedziała tak, że kiedy byłam małą dziewczynką, napisałam list do NASA,
i powiedziałam im, że moim marzeniem jest, żeby zostać astronautą. Odpisali mi z NASA, że nie przyjmują dziewczynek. No, to ładna historyjka, tylko cała nieprawdziwa, bo Hillary Clinton urodziła się w 1947 roku, i NASA jeszcze wtedy nie istniało. Agencja Podboju Kosmosu Amerykańskiego powstała, kiedy ona miała lat 11. Czyli już przestawała być małą dziewczynką, zaczynała być pannicą. Natomiast o pierwszych astronautach można mówić od roku 1962, kiedy Hillary Clinton miała lat 15. W związku z tym, z tego prostego czegoś, co można sprawdzić w dowolnej encyklopedii, wynika, że Hillary Clinton kłamie, kiedy pisze, że gdy była małą dziewczynką, w Ameryce jest różnica, innych słów się używa, jak jesteś nastolatką, piętnastolatką, pannicą, która tam w szkole średniej jakieś promsy chodzi na inne bale, to jest inna kategoria człowieka. A mała dziewczynka to jest co innego. Więc łże bezczelnie Hillary Clinton i w ogóle się tym nie przejmuje, że łże. Taki Partia Demokratyczna to jest partia kłamców. Z oszustw wyborczych. No już się możemy spodziewać, co będzie na stacji ABC, gdyż w czasie transmisji sportowej tam Formuły 1 czy jakichś innych wyścigówek, tutaj mam przed sobą te wyścigówki, wyświetlili wyniki wyborów na pasku. I na Harris było 52%, na Trumpa 47%. To nie były wyniki jakiegoś sondażu, tylko to już był ten pasek, który normalnie w czasie wyborów jest wyświetlany na wszystkich programach i na wszystkich audycjach. Rezultaty wyników wyborów w czasie Formuły 1 wyświetliła omyłkowo stacja ABC. I co robią? Nic nie robią. Na 6 dni przed wyborami wyświetlili coś takiego. Co robią? Nic nie robią, nie przepraszają w ogóle nic, nic. Upublikowałem u mnie na X-ie 1000 sposobów na kradzież wyborów. Kolejne informacje z kolejnych stanów o tym, w jaki sposób demokraci oszukują. Próbują ukraść te wybory. Przykład. Aktywiści Partii Demokratycznej, czyli ta skrajna lewica, komuniści amerykańscy, przebierają się za urzędników wyborczych w Pensylwanii i uniemożliwiają głosowanie. W Pensylwanii. To jest bardzo ważny stan. Wielu twierdzi, że w tym stanie zdecydują się wybory. Inne stany są, powiedzmy, już rozdane w większości. Natomiast kto wygra Pensylwanię, ten wygra prezydenturę. No takim wynika z jakichś obserwacji. Bardzo ważny stan. I w tym stanie przywieszki sobie zrobili aktywiści Partii Demokratycznej i odpędzali od lokali wyborczych. Łatwo jest twierdzić, że w jakiejś wiosce w Polsce poparcie ma PiS, bo wystarczy wstukać w internecie wyniki wyborów w poprzednich latach. I na podobnej zasadzie ci aktywiści są w stanie stwierdzić, musimy pójść do tych okręgów wyborczych, gdzie Trump ma największe szanse. I tam wywieszali sobie jakieś, na sznureczku wywiesili sobie przywieszki i odpędzali od lokalu wyborczego, mówiąc, proszę przyjść kiedy indziej, proszę przyjść później, tu już jest przeładowane, jest za dużo ludzi, proszę innym razem. No, czyli zniechęcali do głosowania. Teraz ogłoszono też, oficjalnie Urząd Amerykański Wyborczy ogłosił, że są problemy z systemem liczenia głosów w maszynach Dominion. Już o tym rozmawiali w poprzednich i w zapoprzednich wyborach, że wiele stanów zakupiło od dominującej na rynku firmy Dominion maszyny do głosowania. W Ameryce nie ma, to jest przerażające, urn wyborczych. W Polsce w lokalu wyborczym są urny. I głosowanie nawet korespondencyjne, które PiS wymyślił, miało się odbywać w taki sposób, że ktoś otwiera te koperty i wrzuca do urny. I potem są liczone te głosy z urny. I urna, normalnie jak mamy tam obserwatorów KBWE czy innych organizacji, oni jadą do tych dzikich krajów, to zachęcają, żeby urna była z pleksiglasu, przezroczysta. Takie urny widziałem w Polsce w czasie ostatniego głosowania, które widziałem na oczy. Urna stoi na słupkach, żeby było widać, że tam spod spodu nie da się łapy wsadzić i wyciągać kartek albo dorzucać kartek. Więc stoi na słupkach. No jak David Copperfield i ta baba, którą wkłada do skrzynki, ona potem znika z tej skrzynki. Urna ma być przezroczysta, transparentna ma być. W Ameryce nie ma urny wyborczej.
Albo wypełniasz swoją kartę wyborczą na dotykowym ekranie i nie ma żadnego papieru, albo wypisujesz na kartce papierowej i wpuszczasz do maszyny, która ma zeskanować tę twoją kartę wyborczą i wysłać głos do jakiejś ogólnej, tajemniczej urny elektronicznej. Fizycznie nie zostają żadne ślady. Ślady są tylko elektroniczne. No to Elon Musk, który jest geniuszem w tych sprawach, stwierdził, że absolutnie nie powinny się odbywać wybory w komputerach, bo komputery, każdy komputer można zhakować. Tylko i wyłącznie na kartkach papieru powinny być wybory i tylko wyłącznie w dniu wyborów. Żeby nie dało się zhakować na przykład na poczcie tych paczek z kopertami. No i teraz ogłoszenie oficjalne rządu amerykańskiego, że maszyny firmy Dominion w całym kraju mają usterkę. Co się wtedy robi? Te maszyny przeszły na poziomie poszczególnych stanów jakieś kontrole. No na przykład w poprzednich wyborach, to żeśmy w Radiu Wnet opowiadali o tym, że stan Teksas nie kupił tych maszyn, czy może tylko Houston, no ale gdzieś w Teksasie nie zakupiono tych maszyn, bo przysłali swojego informatyka, urząd, który miał te maszyny liczące do głosowania kupić, przysłał swojego informatyka, ten informatyk obejrzał te maszyny elektroniczne do głosowania i stwierdził, że one są pełne awarii, bardzo łatwe do zhakowania, nie chcemy z nimi mieć do czynienia. No i w każdym stanie, zanim się zakupu tych maszyn dokona, to jest jakaś kontrola. I teraz uwaga, po kontroli, tak jak urna, maszyna jest jakoś zaplombowana, że nikt już tam nie może w niej grzebać. Ale skoro się w całym kraju pojawiła usterka i rząd centralny z Waszyngtonu mówi, no wszędzie w całym kraju jakaś drobna usterka w tych maszynach jest, to teraz jak to w trakcie trwających już wyborów w niektórych miejscach już ludzie zaczęli głosować? Jak cofnąć błędnie zarejestrowane głosy? Nie da się. No ale trzeba szybko naprawić błąd. No to odplombujemy te maszyny i damy firmie Dominion drzwiczki od tyłu. Już po tym, jak myśmy sprawdzili tę maszynę, oni dostają drzwiczki od tyłu, żeby sami wleźli do tej maszyny elektronicznie. Tam nikt tych maszyn nie zbiera. To są dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, może miliony urządzeń. Więc nikt nie pojechał, żaden monter nie pojechał do każdej maszyny, żeby naprawiać ręcznie ten błąd. Tylko zostały połączone jakoś i tylne drzwiczki do systemu dostaje firma już po kontroli tych maszyn. Otwiera sobie te drzwiczki, włazi do środka i naprawia ten błąd, który wykryto. Ale skąd wiemy, co jeszcze robi? Tej firmie nikt nie patrzy na ręce. Firma jest amerykańska, Dominion, ale gdzie ma siedzibę centralną to biuro do naprawiania szkód, z którego tam jakiś informatyk wkłada łapę przez ten tylny otwór do maszyn i zaczyna manipulować? W Serbii. Outsourcing, tak jak informatyków z Polski się wynajmuje. Firma jest w Atlancie, a cała masa informatyków siedzi pod Gdańskiem. W jednym budynku. Znam jednego i wiem, który to budynek. W drodze na lotnisko po prawej stronie. No i z Serbii ktoś wsadził łapę do amerykańskich maszyn służących głosowaniu, do tych urn wyborczych de facto, i zaczął coś naprawiać. Informatyk, który się wypowiadał na ten temat w telewizji, opowiedział, że jak się taką łapę w środku ma, to można tam w środku postawić jakieś narzędzie do naprawiania czegoś, czyli maszyna w maszynie. Wszystko elektronicznie się dzieje. Jesteśmy w środku systemu i stawiamy tam jakąś maszynkę małą, konstruujemy elektronicznie, która ma naprawić tenże błąd. I potem tę maszynkę się likwiduje, rozsypuje się ją. Jak się taką maszynkę zbuduje, to ona może różne rzeczy zrobić, a potem znika. Na tym ta naprawa polega. I teraz nie dość, że to z Serbii łapa w amerykańskim systemie wyborczym się pojawiła, to jeszcze okazuje się, że w tym biurze w Serbii pracują Chińczycy na chińskich paszportach. Czyli członkowie Komunistycznej Partii Chin, którzy się zatrudnili w Serbii w firmie Dominion, która kontroluje większość maszyn wyborczych w Stanach Zjednoczonych, a wybory w Stanach Zjednoczonych już nigdzie się nie odbywają na papierze, tylko nawet jak wypełniłeś na papierze, to potem wpuszczasz do maszyny, która skanuje, sczytuje, rejestruje, a tam z tyłu chińska łapa siedzi w tej maszynie Dominion. No i teraz to nie jest jedyny sposób, proszę pana.
Z różnych stanów mam karteczki. Demokraci się bardzo dobrze przygotowali. I żeby nie było, że jeden sposób oszukiwania tylko jest w całej Ameryce. Bo wtedy taki jeden sposób można ukrócić szybko. To jest legion. Diabelski legion sposobów na oszukiwanie. Przykład z Kentucky. Otóż w kratce przy nazwisku Kamali Harris jest maleńka kropeczka. I teraz jak zaznaczysz Trumpa w kratce dla Trumpa, maszyna może uznać, że jest zaznaczone w dwóch miejscach. Jak zaznaczysz Kamale, nic się nie dzieje. Ale jak zaznaczysz kogo innego niż Kamale, to maszyna czyta. W kratce ktoś postawił znak. W kratce koło Kamali i jednocześnie koło Trumpa. Głos nieważny. To można wszystko znaleźć, co ja opowiadam w sieci. Tutaj spróbuję pokazać do kamery, pewnie nie będzie widać. Maleńka kropeczka w sieci, to jest pokazane tu, gdzie kółkiem zaznaczone. Maleńka kropeczka w kratce z Kamalą Harris. No i już oddałeś głos nieważny, głosując na Trumpa, bo przegapiłeś tę kropeczkę. Więc ludzie w sieci się zawiadamiają. Słuchajcie, żądajcie w komisji wyborczej, żeby wam dali kartkę, na której nie ma tej kropeczki przy nazwisku Harris. W przeciwnym razie, nawet jak człowiek komisji wam będzie kiwał głową, że wszystko dobrze, to i tak wasz głos będzie obłożony takim ryzykiem, że nieważny, bo są w dwóch kratkach. No w Polsce to państwo rozumieją. No zaznacz tylko jeden krzyżyk przy jednym nazwisku, bo jak zaznaczysz więcej, głos jest nieważny. Maszyny wyborcze w innych miejscach w stanie Kentucky nie pozwalają wybrać opcji Trump. Zamiast tego zaznaczają Kamala Harris. No i komisja wyborcza odpowiada, pewnie pan źle przycisnął. No to ludzie zaczynają komórkami filmować, pokazują, tu jest lokal wyborczy, proszę se w sieci znaleźć, wszystko co ja opowiadam jest, istnieje w sieci. Pokazują cały lokal wyborczy, swoją gębę pokazują, imię i nazwisko podają i mówią, teraz proszę popatrzeć. Najeżdżają na tę maszynę, pukają w Trumpa, zaznacza się Kamala Harris. Pukają w Trumpa, zaznacza się Kamala Harris. Kasują, pukają jeszcze raz w Trumpa, cały czas się zaznacza Kamala Harris. To w stanie Kentucky. Trzy kolejne stany. Wisconsin, Virginia i Ohio. Kradzież wyborów na kolejny sposób. Na kartach wyborczych w tych trzech wymienionych stanach nazwisko Trumpa zawiera błędy ortograficzne. Albo jest wydrukowane nieczytelnie. No to na kogo zagłosowałeś? Nie ma w systemie wyborczym takiej opcji, że my się domyślamy, że chodziło o Trumpa. Tylko głos jest nieważny. Bo zagłosowałeś na kogoś, kto ma na nazwisko ma Tyryumy i przed literką P na końcu jest kropka. Tak jak w Cejrowski kom. Jest kropka przed kom. To tu ktoś kropkę w tych trzech stanach. Wisconsin, Virginia i Ohio. Postawił kropkę? Głos nieważny. To jest wszystko w sieci, można sobie znaleźć. New Jersey. Kolejny stan, gdzie szwankują maszyny do głosowania. Głos na Trumpa, karta nieczytelna i nie liczy się. Oddajesz głos na Trumpa na papierze. Wkładasz do maszyny, która to ma zeskanować i zaliczyć twój głos. I maszyna ci odpowiada po zeżarciu twojej karty. Już ją zeżarła. Mówi ci głos nieczytelny. A ty postawiłeś jeden krzyżyk przy nazwisku Trumpa. Flamastrem. Nieczytelny. Arkansas, kolejny stan. Tak samo jak w Kentucky. Próba naciskania klawisza Trump skutkuje wyborem opcji Kamala. Masa takich usterek jest w całym kraju. Ludzie są wnerwieni. Indiana. Kolejny wyborca, który chciał zagłać, przyszedł do lokalu i się dowiedział, że ktoś zamówił w jego imieniu kartę do głosowania korespondencyjnego i już za niego oddał głos. To takich przypadków są. Mrowie jest. I to do PiSu teraz mówię, bo PiS może miał i dobre intencje, żeby głosowanie robić korespondencyjne, ale proszę mi powiedzieć, co komisja wyborcza może zrobić w takim przypadku. Obywatel twierdzi, nie zamawiałem żadnej karty wyborczej, nie głosowałem korespondencyjnie, przyszedłem dzisiaj zagłosować. Komisja mówi, ale my mamy zaznaczone w papierach, że pan już głosował. Nie da się odszukać tamtej karty wyborczej, sprawdzić charakteru pisma, nie no da się tego zrobić. Tym bardziej, że jest krzyżyk tylko. No więc właśnie, nie da się w żaden sposób cofnąć tego rodzaju przestępstwa. Kalifornia. Obywatel chce zagłosować, ale zanim będzie mógł zagłosować, musi się zarejestrować. I kiedy prawo stanu Kalifornia mówi, że
nie wymagamy okazywania dowodu osobistego w celach weryfikacji. Czyli przychodzisz się zarejestrować, podajesz dowolne dane fikcyjne, tak jak ja w hotelu, no w Paragwaju najczęściej jako Tadeusz Kościuszko się rejestruję. Mój głos też na chwilę przepadł. Prawdopodobnie głos mój wrócił na antenę, ale czy wróci głos Wojciecha Cejrowskiego, to się okaże za chwilę. A więc my skorzystamy z tych piosenek, które wysłał Wojciech Cejrowski i bez zapowiedzi posłuchamy kolejnej. A jaka? Kalifornia. 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 Obywatel chce zagłosować. Zanim będzie mógł głosować, to się musi zarejestrować. No ale prawo stanu Kalifornia niedawno uchwalone nie wymaga, żeby pokazał jakikolwiek dokument. Czyli przychodzi, tak jak ja, do hotelu w Paragwaju, mówi: jestem Tadeusz Kościuszko, proszę mnie zarejestrować, i głosuję jako Tadeusz Kościuszko. Mnie w Paragwaju ciekawiło zawsze, jak oni to napiszą, i w kolejnych hotelach powiem: Tadeusz Kościuszko. No i mam kolekcję tych zapisów. No i teraz idziesz do tego samego lokalu albo do drugiego i mówisz: proszę mnie zarejestrować, ale pan już był. Nie, nie byłem. Jak mi pani to udowodni, skoro pani nie prosi o dowód osobisty? Może 3 minuty później możesz tam przyjść, albo do innego pójść. I teraz już nie jesteś Tadeusz Kościuszko, tylko Jan Matejko. I rejestrujesz się i głosujesz. I uwaga, w stanie Michigan jeden pan głosował 29 razy. Jest to pokazane. Jak teraz naprawić tę szkodę? Jak odebrał 29 osobom ich głosy? Zakładam, że zagłosował tak samo, 29 razy na tę samą Kamalę. No i jak teraz przeważyć, co mamy dosypać? 29 głosów, ale jakich? Głosowanie było tajne, więc może on będzie teraz twierdził, że głosował na Trumpa. No to mamy dosypać 29 głosów na Kamalę, żeby się skasowały te jego głosy, które ukradł? No to on powie: ale konstytucyjnie nie możecie mi ukraść tego ostatniego mojego jednego głosu, który był ważny. 28, nadużyłem, ale ten jeden jest ważny. Nie sposób jest czegoś takiego naprawić, jak już się stało. W Pensylwanii urzędnicy i policjanci przed lokalami wyborczymi zabierają karty do głosowania ludziom, którzy je wypełnili stojąc w kolejce. I obiecują, że później włożą je do maszyny liczącej. Do tej maszyny Dominion. Czyli obywatel nie dostanie tego kwitka, to jest taki wydruk jak z kasy fiskalnej w Polsce, potwierdzający: zagłosowałeś i twoje głosy były takie to a takie. Dostajesz kwit z kasy fiskalnej. Jeżeli moje karty zbiera policjant w pełnym kostiumie policyjnym i mówi: ja je potem wsadzę do maszyny, no to albo mu uwierzę, albo mu nie uwierzę. Było wiele przypadków takich, gdzie policjanci sprzeniewierzali się swojej służbie. Bądź system to robił. Policjant być może zaniesie to po prostu do komisji, żeby komisja powkładała i komisja te wszystkie kwitki z kasy fiskalnej dostanie albo nie dostanie. Zobaczy głos na Trumpa, nie wsadzi do maszyny wyborczej. Z serii 1000 sposobów na kradzież wyboru jeszcze dwa. W schronisku dla bezdomnych w Pensylwanii zarejestrowało się do głosowania 2 razy więcej osób niż tam jest miejsc i prawie wszyscy się zarejestrowali jako zwolennicy Partii Demokratycznej. Czyli mieszkańców było 100, zarejestrowało się 200 do głosowania i oddali głosy. W większości na Kamalę Harris. O czym mówiłem, że ciągle wszystko w jedną stronę. Na maszynach do głosowania w Kalifornii nie pojawia się opcja Donald Trump. Trzeba dopiero znaleźć mały, dodam, przycisk na samym dole i odszukać pokaż więcej. Kto robił zakupy w sieci albo przeszukuje sieć w poszukiwaniu różnych informacji, wie, że czasami taki pstryczek na samym dole jest trudny do znalezienia bądź nieoczywisty. I wiele osób nie naciska tego przytyczka. On jest w ogóle napisany jest next, czyli następna strona. I ludzie mogą to też zrozumieć po angielsku jako: przechodzę do kolejnego głosowania. Na prezydenta nie zagłosowałem, bo tutaj na tej pierwszej stronie nigdzie nie ma Trumpa. Przechodzę do następnej stronicy, to tam będą już senatorzy albo kongresmeni, na których mam głosować, albo szeryfowie w tych lokalnych wyborach. Więc nie jest oczywiste dla ludzi, że mają nacisnąć next. Kalifornia się tłumaczy, że my w każdym tam hrabstwie losujemy inną kolejność ustawienia kandydatów na liście wyborczej. No i są takie miejsca, gdzie Trumpowi się udało wylosować miejsce pierwsze i wtedy go widać. No to
takie drobiazgi, które się składają w miliony przypadków, powodują, że nie jesteś w stanie stwierdzić, co będzie jutro. Czy będzie kompletna porażka, bo się udało komunistom oszukać wybory? Zgodnie z doktryną Stalina, nieważne kto jak głosuje, ważne kto jak liczy głosy. Czy też Trump wygra we wszystkich 50 stanach? Gdyby to były uczciwe wybory na kartkach, to wygrałby. I o godzinie 10 rano byśmy już wiedzieli, że Trump wygrał. Absolutnie nie ma możliwości, rozglądając się po kraju, żeby w jakikolwiek sposób wygrała ta głupia jak sztacheta Kamala Harris. To jest cytat z Mela Gibsona, że ona jest głupia jak sztacheta. Podpisuje się pod tym określeniem. No jest po prostu, to widać we wszystkich rozmowach z nią, wszędzie gdzie wystąpi i otworzy usta, widać, że jest po prostu głupia jak sztacheta. A Trump jest bystry. To też widać, kiedykolwiek otworzy usta, widać, że się szybko orientuje, ma poczucie humoru i no i jest bystry. A można być bystrym jak sztacheta? Bo czasami sztachety są bystre. Nie, wiem, jaki masz, z czego masz płot zrobiony, czym krzemowy może jest i wtedy uzyskał własną inteligencję. Nie, w dobrych rękach sztacheta może być czymś bardzo błyskawicznym, więc jeżeli Kamala... A, w rękach kiboli, tak, zachęcam kiboli, żeby ćwiczyli się, bo mieczy w Polsce nie wolno mieć, broni palnej nie można mieć, zaraz za bronią siekier, to uczcie się sztachetami, chłopacy, tak jak... No dobrze. Na filmach o Robin Hoodzie się pokazuje. Oni się sztachetami bili. To trzeba się nauczyć sztachetą bić. To prawda. Ale już takie wesela pewno w Polsce, jeśli są... To nie już... o wesele chodzi, tylko o Ukrainę, która została naszym wrogiem. No przecież czytałeś to i Radek Sikorski też stwierdził, że Ukraina została naszym wrogiem. I prezydent Duda stwierdził to samo. No jak, politycy uważają pretensje Żeleńskiego wobec Polski za niesłuszne i Duda podczas wywiadu w telewizji Trwam powiedział, że Żeleński chciałby, aby Polska przekazała mu też cały nowy system wojskowy zakupiony w Korei Północnej. Południowej. Południowej. Duda się wyżala. Zamiast kopnąć bezczelnego gościa w tyłek z jego roszczeniami, zatrzasnąć mu drzwi przed nosem, nie podoba się panu to, że dostał pan już 300 czołgów od Polski, no to w takim razie zakaz wjazdu ukraińskich ciężarówek i pociągów i niech sobie państwo popychają teraz towar naokoło, odebranie PESEL-i dla wszystkich, którzy tu przyjechali, cofnięcie transakcji dotyczącej Ursusa. Mamy całą masę jeszcze małych lewarków i sztachet na takie bezczelne zachowania Ukrainy. Niewdzięczne to jest słowo bardzo delikatne. To są bezczelne roszczenia, że mamy w nim całą broń, którą kupiliśmy, na kredyt ją kupiliśmy. Mamy oddać za darmo Ukrainie. Za 2 tygodnie porozmawiamy o Ukrainie, bo w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać też o wyborach amerykańskich, ale wróćmy do wyborów amerykańskich. Bo z tego, co powiedziałeś, to właściwie, jeżeli wygra pani Kamala Harris, wtedy duża część Amerykanów powie, że te wybory były sfałszowane. Do tego przyzwyczailiśmy się 4 lata temu po wyborach prezydenckich. Wiemy, co działo się w Waszyngtonie 6 stycznia wtedy w 2020. Wtedy się nic nie działo, była manifestacja. I policja wpuściła ludzi na Kapitol, zapraszając, żeby wchodzili. To jest na kamerach. To, że wpuściła, jest faktem. No ale się działo. Weszli ludzie na Kapitol, tam uciekali przed nimi i tak dalej. Wszystko jedno. To teraz będzie to razy 2 albo razy 4. No mamy tutaj zarejestrowane te oszustwa. To wyliczyłem, pół godziny to trwało. Tego jest cała masa. Państwo będzie musiało, jeżeli Kamala będzie chciała utrzymać władzę, będzie musiało zastosować przemoc bezpośrednią, taką jaką wobec wiewiórki, czyli będzie musiało ogłosić stan wojenny bądź wyjątkowy, gdyż no, ludzie będą rozjuszeni. To już nie jest to, co wtedy, że wszystko przypisywano Trumpowi, że przegrał, bo tam tylko tam 6 tysięcy głosów różnicy, jakby miał więcej, to by wygrał, więc jest sfrustrowany, że przegrał i w związku z tym zakłada te procesy sądowe. Teraz już do ludzi dotarło, że procesy sądowe zakładane przez Trumpa były zakładane słusznie. Tym bardziej, że demokraci wcześniej w poprzednich kampaniach, we wszystkich poprzednich kampaniach kwestionowali różne wyniki różnych wyborów na różnym poziomie. Więc to nie jest w Ameryce nic dziwacznego, ani nielegalnego, ani nic nowego, że kwestionuje się wynik wyborów.
Bush, Gore na Florydzie liczyli te głosy kilka razy pod światło, patrząc, czy się dobrze zaznaczyły, czy nie, bo wtedy były maszyny do głosowania takie, które wyciskały dziurkę. I jak nie zrobiła się dziurka na wylot, to była wątpliwość, czy to jest prawidłowo oddany głos, czy nie. No to patrzyli pod światło, czy wgłębienie jest, ostatecznie szukali tego. I niewielką różnicą głosów wygrał Bush, młody Bush. No więc nie jest niczym dziwacznym, ani odstępstwem od reguł poprawnego zachowania kwestionowanie wyniku wyborów. To jest prawo każdego, kto się czuje oszukany. W tym kandydat, który przegrał, ale to też wyborca może się czuć oszukany, ten gość, który twierdzi, że nie występował o kartę korespondencyjnie, czyli ktoś w jego imieniu wystąpił, wyjął mu to ze skrzynki, czy podał inny adres i zagłosował za niego. Odebrano mi mój głos wyborczy. No i jeżeli tego będzie cała masa, a władza będzie stawiała opór, no to nastąpi, obawę mam taką, że może nastąpić powstanie i wojna domowa w Ameryce. Bardzo to jest realne. Ludzie na tę władzę są wkurzeni do tego stopnia teraz, bo nic tej władzy się nie udało zrobić dobrego, natomiast udało jej się zrobić całą masę rzeczy złych, Biden-Harris. Ceny są okropne, domy są nieosiągalne, bo ceny kredytów wzrosły. Kolejne wojny rozgorzały. Na Bliskim Wschodzie nie było za Trumpa wojny. Terroryści byli zapędzeni do nory. Rosja nie podskakiwała, Chiny nie podskakiwały, a teraz jest okropnie na świecie. Japonia kupuje z Rosji ropę naftową, bo Joe Biden zamknął wydobycie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Japonia kupowała ropę, na przykład, i gaz przede wszystkim, z Ameryki. I Joe Biden pierwszego dnia urzędowania pozakręcał kurki, bo on zielony ład będzie wprowadzał. I Japonia teraz kupuje od Rosji, mówi, są sankcje na Rosję nałożone z powodu wojny na Ukrainie, a jednocześnie my nie mamy skąd kupować gazu, bo Ameryka odmawia nam sprzedawania swojego gazu, bo Joe Biden zamknął wydobycie gazu, zlikwidował miejsca pracy i nie eksportują, bo zielony ład. No, ludzie se zdają sprawę już z takiej masy rzeczy, i tak też mocno polubili Trumpa, że nie da się obronić tezy, że Kamala Harris wygrała uczciwie. Na zwykłe ludzkie oko patrząc, nie da się tej tezy obronić przed narodem amerykańskim. Przed europejskimi narodami być może się da, no bo tam te lewackie media, CNN, Gazeta Wyborcza i tak dalej podają cały czas słupki, że bardzo blisko jest między Kamalą a Trumpem, tam różnica jest marginalna. Przewaga Kamali. Tak, albo przewaga Kamali. Europejczyk naiwny nie słucha tego, jak ona mówi, nie słucha tego, co ona mówi, tylko słucha jakichś tłumaczeń poprawionych. To już wspominałem, że jak tłumacz tłumaczy tekst jakiegoś polityka i ten polityk koślawo mówi, to tłumacz nie chce wyjść na debila, który nie zna angielskiego, więc poprawia tekst. I jak czytamy tłumaczenie, to jest wygładzone, żeby w ogóle jakiś tam sens odzyskało, to tłumacz poprawia. No i w Europie świadomość jest taka, w Polsce, kto jest lepszy dla Polski. 42% uważa, że gdyby wygrał Trump, to by oznaczało, to Polsat podał, zmniejszenie bezpieczeństwa dla Polski. Putin by się do nory cofnął natychmiast po wygraniu Trumpa, no ale 42% Polaków uważa, że to dla Polski bezpieczeństwo byłoby zagrożone, jak Trump wygra. I politolog jakiś mówi, że Trump jest nieprzewidywalny dla przeciwników. To jak się taką informację poda, to człowiek se myśli, no nieprzewidywalny to niedobrze. Ale przecież jak się zastanowimy, ludzie, przez chwilę, to przecież zaleta, jeżeli Trump jest nieprzewidywalny dla przeciwników. No i właśnie, to jest zaleta, powiedział Wojciech Cejrowski. Już chyba nie wrócimy do rozmowy z Wojciechem Cejrowskim. Postaramy się namówić Wojciecha Cejrowskiego, żeby wystąpił w Poranku Wnet w najbliższą środę, kiedy już będą być może znane wyniki wyborów amerykańskich. Opis bardzo smutny tego wszystkiego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, przedstawił Wojciech Cejrowski, ale co? Skoro nie ma Wojciecha Cejrowskiego, to są jego piosenki na zakończenie tego studia Dziki Zachód. Posłuchamy jednej z tych piosenek, które lubi i ceni Wojciech C.